Na tym zleceniu byłem 2 sezony temu, więc po co myję kostkę zabezpieczoną tak niedawno i do tego niemalże bez mchu? Odpowiedź w tym odcinku. Oczywiście, jak zwykle musiało się też coś zepsuć, więc wymienimy dyszę w Mozmatiku i weźmiemy się wspólnie za coś, czego jeszcze nie było na kanale, czyli usuniemy wykwity wapienne znajdujące się na cegle przed domem. Hej, witam was, tutaj Dominik, spałem dzisiaj 3 godziny po to, żeby pojawić się na godzinę 8 u mojej stałej klientki. Jeżeli śledzicie kanał, zapewne wiecie, że 2,5 sezonu temu byłem już tutaj i wykonałem mycie, zabezpieczenie i zapiaskowanie spoin. Dlatego o co tutaj chodzi? Po co tutaj przyjechałem? Słuchajcie, jak ja dostałem telefon od pani, że kostka nadaje się już do mycia, to pomyślałem sobie, matko boska, co ja wam powiem, że te moje usługi są bez sensu? 2 lata? No, powinno to dłużej wytrzymać. Przyjechałem, patrzę. Jezus, no gdzie tu jest mech? Gdzie tu jest mech? To znaczy, wiadomo, że po 2 sezonach gdzieś tu będzie. No nie wiem, tu na przykład jestem w stanie wydłubać. No ale tak, tutaj fuga pusta. Tutaj też, tu też, tu też, tu też, tu. Na białej najgorzej. No gdzie tu jest mech? Na pewno miejscami gdzieś będzie. Ale wiecie, no niektórzy lubią mieć czysto. Nasz klient, nasz pan. Myjemy kostkę. Mchu nie będzie pewnie zbyt dużo, chociaż na pewno będzie częściowo gdzieś tam się pojawiał. Dlatego dzisiaj doczyszczanie kostki 1. Mieszamy sobie, wlewamy do pianownicy i jestem pewien, że taką jedną buteleczką będę w stanie umyć całą tą kostkę. Słuchajcie, to co czasochłonne jest już gotowe, czyli cała obwódka wokół domu i tutaj tam jest kosz na śmieci, więc też taka dziwna alejka, dodatkowo cały wjazd. No i widać, że doczyszcza się ta powierzchnia, więcej piasku niż mchu, ale mech też jest, nie ma co gadać. Za chwilę weźmiemy tego Janka muzykanta, przestawimy sobie tutaj, no i jedziemy już cały plac. W tym miejscu będzie zdecydowanie wygodniej. Trzymam sobie moje dzisiejsze śniadanie, czyli Y-Food o smaku Happy Banana. Ja też jestem szczęśliwym bananem, bo idzie dobrze. Słuchajcie, fajna opcja dla tych, którzy nie mają czasu gotować. Tak jak ja dzisiaj wstałem 5 z kawałkiem, po to, żeby tutaj dojechać. Więc, żeby nie stać nad kuchenką, popijamy sobie moje dzisiejsze śniadanie. Potem wam opowiem, co to jest. Nakładamy płyn i jedziemy dalej. Ty jesteś ciężki, Jezus. Jeszcze taką kolumienkę. Jezus. Matko boska. To się wygłupiłem. Ok, w międzyczasie jak sobie działa ten płyn, my weźmiemy sobie dyszę i objedziemy końcówki. Bo tam mozmatikiem nie dojedziemy tak idealnie.
Las gotowy do mycia, tutaj odcinka. Wiadomo, umyta część, nie umyta, więc jedziemy dalej. Natomiast też widać, że dzisiaj chyba nie skończę, więc spoko się złożyło, że mam tego Y-Fooda. Miałem wam wytłumaczyć, co to jest. To jest mój dzisiejszy posiłek. Trzyma on od 3 do 5 godzin, więc ja tak sobie, wiecie, podchodzę do auta i cały czas go popijam. W pełni zbilansowany, bezglutenowy, bez laktozy. Nie trzeba go trzymać w lodówce, więc dla mnie spoko opcja. I słuchajcie, najważniejsze, wygodny. No ja tutaj nie jestem w stanie wyciągnąć sobie, nie wiem, jakiejś kuchenki, lodówki i no nie zacznę sobie gotować. Też wiecie, jakie ja mam dniówki, to nie jest 7-8 godzin, tylko zazwyczaj 10-12, więc dla mnie, słuchajcie, lepiej się nie da. O smaku bananowym, ja lubię banany, natomiast są też inne, jeżeli jesteście ciekawi, kliknijcie sobie link w opisie. No i za chwilę całego go pochłonę i tutaj, jak widzicie, lecimy sobie dalej z myciem i zobaczymy, na czym dzisiaj skończymy. Witam was w kolejnym dniu. Dużo już nie ma, ale wiadomo, że trzeba skończyć. Natomiast nie wiem, czy słyszycie, ale u sąsiada chodzi myjka wysokociśnieniowa. Będzie malowanie dachu, więc nasi tu są! Jezu, obym już nigdy nie musiał dachu malować, Boże. Nie wiem, widać ich? A, nie będę pokazywał. Myjemy sobie następną część. Tutaj oczywiście przy budynku, wiadomo, będzie więcej kombinacji, będzie więcej łapania wody, no ale cóż, no trzeba jakoś to skończyć. Batikiem. Widać, że zaczyna podskakiwać, nie powinno tak być, więc albo dysza jest zatkana, no albo już jest totalnie na wykończeniu. Czekajcie, zobaczymy sobie pod spód. Mamy nasze śmigiełko, tutaj dwie dysze, czekajcie, może tak do słońca. No i uwaga. Że ta dysza niestety już się wykończyła całkiem i puszcza nam ślad na tą ściankę, dlatego niestety wszystko chodzi, więc no niestety trzeba iść po skrzynkę, no i dyszę wymienić. Zobaczymy, czy w ogóle mamy taką. Mam nadzieję, że tak. Kostka gotowa, natomiast zobaczcie, tutaj jeszcze mamy taki wykwit. O ile ten, to usuniemy na pewno. Natomiast tutaj, patrzcie, to już jest dokładnie no, osobna powłoka. Zobaczymy, na początku myjką sobie to umyjemy. Zobaczymy, ile zejdzie, no a potem płyn. Tak to wygląda, ja już się składam,
Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Dach pomalowany o godzinie 11 w największy upał. No i dobrze jest.